Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś pokażę Wam, jakie efekty postarzenia drewna uzyskamy, używając szczotek firmy Wolfcraft. W zależności od tego, jaką szczotkę wybierzecie, efekt będzie nieco inny. Najprostszym sposobem wydaje się wzięcie szczotki w dłoń i szlifowanie. Ktoś z Was próbował? No właśnie, można się zestarzyć, czekając na efekty. To rozwiązanie proponuję wyjątkowo zdeterminowanym. Jeżeli zależy Wam, aby efekt osiągnąć szybciej, wybierzcie szczotki na wiertarkę. Dziś porównam dla Was kilka szczotek. Stalową, miedzianą, dwa rodzaje szczotek nylonowych i specjalną szczotkę do wydobywania struktury drewna. Szczotki ułożyłem od najbardziej do najmniej agresywnej. Jak widać, szczotka stalowa wybiera najwięcej materiału. Jednak najlepszy efekt według mnie uzyskamy stosując szczotkę do strukturyzowania drewna. Najmniej widoczny efekt występuje przy szczotkach nylonowych. Szczotka czerwona od niebieskiej różnią się gradacją. Dodatkowo możemy wykorzystać je przy zdzieraniu starej farby z drewna bądź polerowaniu blach. Który efekt podobał Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Dodatkowo zapraszam Was na film z projektu, w którym wykorzystaliśmy szczotkę. Do zobaczenia i pozdrawiam.